Witamy Państwa, dzień dobry. Powiem tak, przy takiej aurze, jak ta dzisiejsza, to można siedzieć sobie na ławeczce i siedzieć. I robimy to, nie ukrywam, już wiele, wiele minut z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień Witam dobry. bardzo serdecznie. Dlatego, że no, rozkoszujemy się tym słońcem, które, a jesteśmy tu już dobrą godzinkę, widzę w tej paraboli, zbliża się powoli do tego zenitu. I dzisiaj chciałem Pana w naszych niezwykłościach zapytać o pewną chyba jednak niezwykłość. Chodzi mi o to, że jeszcze godzinę temu to słońce miało zupełnie inny charakter. Teraz mam wrażenie, że najlepiej użyłbym takiego stwierdzenia, takie mocne i pali. Ale wieczorem, jak przyjdziemy tu znowu sobie posiedzieć, to będziemy się znowu rozkoszować tym cudownym zachodem słońca. Dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o temperaturze barw, właśnie które my widzimy, które widzi nasze oko, bo tak naprawdę to jest niesamowity, niezwykły proces, który następuje. Tak, widzenie barw jest wspaniałą, cechą, którą posiada wiele zwierząt i również człowiek. Światło, które dociera do nas ze Słońca, ma zróżnicowane barwy. Musimy się mm, sobie wyobrazić, że to światło słoneczne poza atmosferą ma właściwie cały czas tą samą barwę i ona się nie zmienia. Natomiast atmosfera, filtrując poszczególne długości fal, zmienia odczuwanie tego, co każdy z nas gdzieś tam w środku serca e, ma. Ponieważ jeżeli widzimy Wspaniały romantyczny zachód słońca. Mm. Te barwy są takie czerwono-pomarańczowo-żółte. To Jest... też piękny wschód słońca taki, bo też niektórzy rozkoszują się, zwłaszcza na wakacjach, idziemy na wschód słońca. Idziemy tak? na wschód słońca, wschód słońca również, tak. To znowu te ciepłe barwy i okazuje się nagle, że do określania barwy światła, mm. takiego zupełnie e, zmatematyzowanego, możemy tak powiedzieć, używa się pojęcia, które się nazywa temperatura barwowa światła, która w kelwinach określa, jaką to światło ma barwę. Mhm. I okazuje się, że im cieplejsza dla nas barwa, czyli im bardziej czerwona... No właśnie, to od razu myślimy, że że w dół. Ta, że ta temperatura barwowa jest wtedy ogromnie wielka. Wielka. A, A tu pan. wprost przeciwnie. przeciwnie. Niska. Mhm. Wschodzące słońce ma 2,5-3 tysiące kelwinów. Płomień świecy, też nastrojowego światła, które stwarza wspaniały klimat. 1800 kelwinów taki pierwszy zauważalny żar czerwony, jak już wygasimy ognisko już się długo nie pali i zostaje taki piękny, ciemno żar, to około 800 tys. kelwinów. Temperatura barwała światła, czyli bardzo, bardzo, bardzo ciepła. Natomiast Słońce w Zenicie to około 5000 5500 kelwinów. W związku z tym mamy już wtedy tak zwaną barwę neutralnie białą. Ktoś by powiedział, że to już jest zimna biała. I wtedy mamy to tak zwane właśnie palące słońce. Um, I to już wtedy na nas romantycznie nie oddziałuje. Już nie ta barwa światła, nie ta temperatura barwowa. Najwyższą temperaturę barwową ma światło generowane przez błyskawice w czasie burzy. Ale takie, z którym mamy na co dzień do czynienia, czy prawie na co dzień, to jest niebo niebieskie zimą. Kiedy wyobrazimy sobie taki styczniowy dzień, mroźny, niebo jest tak niebieskie, że aż prawie szafirowe. Używamy słowa skrzy się pięknie, na śnieg. I prawda? ten szafir nieba ma mhm. temperaturę barwową 12 tysięcy kelwinów. Wow, bardzo, bardzo zimne światło. W związku z tym tu odwrotnie. Im właśnie wyższa temperatura barwowa, tym światło chłodniejsze my widzimy. Im niższa, tym widzimy cieplejsze. Dla nas lepsze do wypoczynku, relaksu jest światło cieplejsze. W związku z tym, dlatego płomień ogniska, płomień świecy, czy zachodzące, wschodzące słońce działa na nas tak dobrze. No rzeczywiście, w tej chwili w przyrodzie, w naszej szerokości geograficznej e, widzimy zupełnie prawda, inną tę poświatę, inną barwę, inne te kolory. Gdybyśmy się przenieśli, panie profesorze, w inną część właśnie szerokości geograficznej, to to słońce, zawsze gdzieś jedziemy na, na, e, na, na wycieczkę, czy poznajemy inne strony świata, właśnie jest, mówimy, ono jest zupełnie inne niż u nas. Tak, inne, bo um, inny może być kąt padania promieni słonecznych generowanych przez słońce. To, co powiedzieliśmy, gdzie wschód i zachód słońca, gdzie ten kąt jest bardzo, bardzo mały, um, słońce, um, promienie słoneczne przechodzą przez grubą warstwę atmosfery mhm. wtedy, dlatego odfiltrowywane poszczególne te długości fal powodują to, że ta barwa się zmienia na takie właśnie ciemne, ciemnoczerwone, um, ciepłe barwy. Odwrotnie jest pod wodą. Gdzie woda odfiltrowuje właśnie głównie czerwień. Dlatego pod wodą widzimy w barwach zimniejszych, niebieskich, hmm. bo ta czerwień jest eliminowana w zasadzie na, już na pierwszych centymetrach, kilkunastu, powiedzmy sobie, grubości wody. Um, ultrafiolet też jest odfiltrowywany, także pod wodą się nie opalimy. Um, w związku z tym tutaj ta woda działa odwrotnie niż atmosfera. A to widzi Pan, a zawsze mówimy. To chyba przez to, że byłem tyle w wodzie, to tak sobie e, opaliłem plecy, bo tyle pływałem, ale tak naprawdę to pływała tylko część nasza, a druga była na zewnątrz. E, tak, i to też e, bierze się z tego, że m, wchodząc i wychodząc do wody, mhm. mamy na sobie krople wody, które skupiają promienie słoneczne. E, m, działają to po prostu jak soczewka, i to działa mocniej opalająco niż takie normalne słońce, dlatego będąc nad wodą, mamy jeszcze do czynienia z odbiciem promieni słonecznych, które nie przechodzą. Pod wodę tylko odbijają się od tafli wody i wracają do atmosfery. Tak naprawdę to ten odcinek, panie profesorze, to była też dobra lekcja dla miłośników rozpoczynających pracę z fotografią bo wiemy dokładnie, co to jest złota godzina w fotografii, wiemy, co to jest brzask właśnie i to są te nakładki, tak jak pan powiedział, naukowe na to, o czym doskonale wiedzą właśnie fotograficy fotografowie. Tak, fotograficy muszą wiedzieć, jaka jest temperatura barwowa światła. Jeżeli umiejętnie to wykorzystają, ich zdjęcia naprawdę mają moc. No to, to co, to ja mam taką propozycję, że skoro zbliżamy się powolutku do tego zenitu, bo popołudnie przed nami, to spotkamy się może wieczorem tu, Panie Profesorze, i potem gdzieś w którymś odcinku też opowiemy Państwu, jakie były te wrażenia wieczorne tego naszego polskiego słońca. No i że warto je obserwować właśnie o różnych porach dnia i nocy i wiedzieć, cóż to jest za temperatura. I nie chodzi tylko o temperaturę, którą mamy teraz. Teraz piękną, jaką mamy w Celsjuszach, ale jeśli chodzi o tę właśnie temperaturę barwową. I, i na to też chyba warto zwrócić uwagę, pamiętać z, z czym to się je, tak jak Pan powiedział. Tak, nawet wybierając oświetlenie do domu, warto zapoznać się z temperaturą barwową źródeł światła, które zamierzamy mieć we własnym domu. Dziękuję panie profesorze za to spotkanie. To ja teraz państwu powiem, że my pozostaniemy sobie jeszcze troszeczkę tutaj z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem, by zastanowić się, co będzie w momencie, kiedy słońce dzisiaj będzie w zenicie. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Dziękuję.